IKEA jest w Karpaczu obecna z dwoma tematami, które są tematami przewodnimi wielu paneli. Cyrkularność to jest takie pojęcie może niezbyt jasne dla szerokiej publiczności. W naszym rozumieniu są to produkty, które powinny być jak najbardziej zrównoważone, czyli albo odnawialne, albo produkowane z recyklingu, z materiałów, które można odzyskać, albo takie, które można jak najdłużej użytkować. I przykładem tego, w jaki sposób wychodzimy z taką ofertą do klientów, jest na przykład nasza usługa Oddaj i Zyskaj. Od 2 lat możemy w IKEA odsprzedać meble kupione w IKEA do 5 lat i w ten sposób my po pewnej renowacji nadajemy tym meblom nowe życie. Drugim tematem bardzo ważnym dla nas jest energia odnawialna. Pewnie niewiele osób w Polsce wie, że IKEA nie tylko produkuje i sprzedaje meble, ale również produkuje zieloną energię. Obecnie mamy już zainstalowane w naszych własnych wiatrakach moc taką, która pozwala nam na zasilenie w energię wszystkich naszych sklepów, wszystkich naszych magazynów i nasze centra dystrybucyjne, a w tym roku rozpoczęliśmy kolejne inwestycje właśnie w panele, farmę fotowoltaiczną oraz w kolejną farmę wiatrową. I to pozwoli w 2024 do wyprodukowania jeszcze większej mocy energetycznej, która z tych nowych źródeł pozwoliłaby zasilić 36 tysięcy gospodarstw domowych. Także to są nasze priorytety, z tym tutaj jesteśmy i jesteśmy przekonani, że to są bardzo ważne, aktualne tematy dla Polski i dla biznesu. No i często mówimy, że to jest ważne dla biznesu, dla ludzi i dla planety, ponieważ na martwej planecie nie będzie żadnego biznesu.